Cześć kochani, z tej strony Estera. Dzisiaj zapraszam Was na filmik o tematyce, której na kanale już tutaj dawno, dawno nie było. I nie wiem dlaczego, bo wiem, że lubicie te filmiki i po prostu należy mi się jakiś porządny ochrzan za to, że dawno nie nagrywałam. Chodzi oczywiście o haul z Lumpeksu. I te rzeczy, które pokażę Wam dzisiaj, już być może widzieliście i na mnie, i gdzieś tutaj na wieszaku, dlatego że mam je już od czasów, kiedy jeszcze nie było kwarantanny, kiedy jeszcze mogliśmy normalnie wychodzić z domu, wchodzić po lumpeksach, lumpeksy były otwarte, więc naprawdę należy mi się ochrzan, naprawdę tak. Jeżeli ktoś mnie skrzyczy w komentarzach, to przyjmuję to z pełną pokorą, zasłużyłam sobie na to. Słuchajcie, mam dużo rzeczy kupionych z Lumpeksów, chyba myślę, że tak na co najmniej 3-4 filmiki. No i one gdzieś tam leżą, niektóre jeszcze w ogóle nie wyprasowane. Więc wstyd, wstyd, powinnam się wstydzić, no ale dzisiaj już przychodzę do Was z filmikiem kolejnym. No i niestety, słuchajcie, nie będzie miniaturki z moją torbą lumpeksową, bo gdzieś mi tą torbę wcięło, nie mam pojęcia. Jeszcze muszę sprawdzić, czy nie mam jej czasem w samochodzie. Teraz tak dawno jej nie używałam, że po prostu nie wiem, gdzie ona jest. Może wrzuciłam ją do prania, nie wiem, jutro będę szukać i kolejny filmik postaram się nagrać już z torbą. Dobra, słuchajcie, tak, jeżeli filmik, już sobie patrzę na te ubrania, bo już chcę Wam je pokazywać. Jeżeli filmik Wam się podoba i chcecie więcej filmików z lumpeksów, dajcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, to oczywiście możecie to zrobić, zachęcam do tego jak najbardziej i możecie też mnie zaobserwować na Instagramie i tutaj zostawiam Wam nazwę mojego Instagrama. Jeżeli chodzi o lumpeksy, to chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że widziałam, że taki duży lumpeks w moim mieście, który był cały czas zamknięty, teraz został otwarty. Ale nie wiem, czy jest to rozsądne już iść, poza tym ja mam jeszcze taki problem, że jak chodzę w maseczce, to dostaję po prostu nerwicy, nienawidzę maseczki, duszę się w niej, robi mi się niedobrze, po co się pod nią. I naprawdę jak mam wyjść na zakupy, to jestem dosłownie chora. Staram się wychodzić raz w tygodniu nadal, mimo że już nie ma takiego ograniczenia w poruszaniu się, ale no dla mnie jest to mega, mega uciążliwe i myślę, że jak na razie odpuszczę sobie te zakupy lumpeksowe, na razie nagram to, co mam tutaj. Więc będą tu tak 3-4 filmiki i tak patrzę, bo tutaj mam z boku właśnie starte rzeczy do prasowania i dużo rzeczy jest z lumpeksu. Myślę, że 4 spokojnie nagram, a później no zobaczę, może już sytuacja się polepszy i będzie można już kupować w tych lumpeksach. A wy pilnujcie, że jeżeli długo nie wrzucam filmiku z lumpeksu, a wy chcecie zobaczyć, to oczywiście piszcie, pytajcie, tak samo ze sprzątaniem szafy. Ja bardzo lubię, jak wy pytacie o konkretną rzecz, wtedy wiem, co akurat chcecie obejrzeć i nagrywam to dla was, także ja nie mam z tym najmniejszego problemu. Dobra, rozgadałam się jak zwykle, przechodzimy już do pokazywania ubrań. Pierwsza rzecz już na 100% pojawiła się tutaj na kanale, bo ja w niej nagrywałam. Pytałyście mnie o tą bluzeczkę, no ale niestety jest z lumpeksu, więc nie kupicie sobie takiej samej. To jest rozmiar S, marka to Nelly Trend, to jest ze strony Nelly.com, jeżeli dobrze kojarzę. I ona, słuchajcie, kosztowała 18 zł, więc to nie był jakiś taki super łup. Ale wiecie co, no przymierzyłam i zobaczyłam, że bardzo ładnie układa się na biuście, więc stwierdziłam, że odżałuję. Wiecie, że 18 zł w lumpeksie to jest dla mnie bardzo drogo. Wewnętrzna Grażyna protestowała, ale stwierdziłam, że okej, odżałuję i wezmę sobie tą bluzeczkę. I nie żałuję, bo jest naprawdę fajna i nawet dość często ją teraz noszę. Bluzeczka prezentuje się tak. Ja naprawdę jestem nią zachwycona, no uwielbiam ją. Tutaj jak ona wygląda na biuście, jak pięknie podkreśla biust, dzięki właśnie temu tutaj maleńkiemu marszczeniu, no coś pięknego. Myślę, że to jest naprawdę bardzo, bardzo udany zakup, mimo że była droga, 18 zł całe, to było warto na pewno. Kolejna rzecz to sweterek z Primarku, marka Atmosphere i ja zawsze po prostu czuję, że tak źle to wymawiam. Nie będę mówić, będę mówić Primark. Potem mi zwracacie uwagę w komentarzach, że ja to źle wymawiam. Atmosphere. O, dobra. I tak jakoś dziwnie mi to brzmi. Dobra. I widzę, że tutaj ma jeszcze... O, plasticzek od ceny. Dobra. Wydaje się taki naprawdę malutki, ale jest to rozmiar 38, więc zaryzykowałam i wzięłam. Kosztował 5 zł, więc no jeżeli okaże się, że będzie tutaj coś nie tak, no to wielkiej straty nie będzie. Przyznam Wam, że ostatnio w ogóle bardzo rzadko mierzę ubrania w lumpeksie. I
Ostatnio nie mierzyłam praktycznie wcale, zmierzyłam tą białą bluzkę, może coś tam jeszcze, takie droższe rzeczy mierzę, ale jeżeli coś kosztuje złotówkę, 2, 3, 4, 5, no to raczej biorę w ciemno, no i przynajmniej mamy tutaj, wiecie, taką moją pierwszą reakcję na to. No ta rzecz jest tak klasyczna, no jeżeli okaże się, że będzie nam niedobra, a podejrzewam, że będzie, to na pewno będę ją nosić, więc tutaj myślę, że to akurat był zakup udany, ale oczywiście przymierzmy. Powiem wam, że jak na rozmiar 38 to jest taka dość przyciasnawa, ale wiecie co, nawet nie tyle tutaj w biuście, co właśnie te rękawki takie są jakieś, takie są troszkę kuse. Ale myślę, że jest to taka fajna basicowa rzecz, która na pewno przyda się w szafie i kolor jest ładny, kolor jest naprawdę śliczny. No fajny kolorek, fajnie właśnie pasuje do takich jeansów troszkę poprzecieranych. Myślę, że spoko. Jest bardzo cieniutka, więc będzie fajna teraz na wiosnę. Super. Tutaj mam kolejną rzecz, którą już nosiłam, słuchajcie, i uwielbiam ten sweter, naprawdę uwielbiam. Mógłby być minimalnie mniejszy, bo troszkę tutaj opada mi z ramion, ale słuchajcie, to nic, najwyżej będę go podklejać na taśmę taką dwustronną do ubrań, bo jest to coś naprawdę pięknego i słuchajcie, marka Misguided. Rozmiar S łamane na M. I ja już też nagrywałam w nim jakiś filmik i też pytałyście właśnie o ten sweterek. Jeszcze sprawdzę sobie, jaki on ma skład, bo nie sprawdzałam wcześniej. 100% akrylu, ale jest ok, naprawdę. Kolor przepiękny i te odkryte ramiona. Super, naprawdę super, super, super. No możecie sobie zajrzeć na ten Misguided, no może jeszcze będą, bo mi się wydaje, że to jest taka naprawdę bardzo basicowa rzecz, więc to nie jest powiedziane, że nie będzie jej. Tym bardziej, że oni tam mają naprawdę setki, tysiące produktów, tam jest tego po prostu pełno potąd, więc może jeszcze taki sweterek będzie. Sweterek wygląda tak, tak jak mówiłam, on mi tutaj troszkę opada z tych ramion. Jest taki dosłownie odrobinkę za szeroki, ale myślę, że kiedy go podkleję, to będzie ok. A nawet może niekoniecznie, musiałabym go tak sobie po prostu troszkę dłużej ponosić. To na pewno jest jeden z takich moich lepszych zakupów lumpeksowych. Naprawdę super. I kolor, i mega. Szkoda, że nie jest mniejsza odrobinka, ale... Kolejna rzecz to sweter, który kupiłam dla mojej mamy i słuchajcie, on jest naprawdę przepiękny. Marka to Monari, rozmiar L. I ja już go mamie pokazywałam, ale nie pozwoliłam go jej nosić, słuchajcie. I on tutaj wisiał u mnie na wieszaku. No od czasów sprzed kwarantanny, także po prostu brawo dla mojej mamy za cierpliwość. Słuchajcie, zapłaciłam za niego 5 zł. I nie wiem, ja sobie w sumie muszę zaraz tutaj sprawdzić, co to jest za marka Monari. Wydaje mi się, że to ich ubrania do najtańszych nie należą i jest to naprawdę dość dobra marka, więc za chwilę sobie to sprawdzę. Ja go oczywiście pokażę na sobie, a co mi tam, będzie za duże, ale to nic. Słuchajcie, to jest tak 35% mohair, 30% wełna i 35% akryl. Więc skład, słuchajcie, mohair i wełna, no, całkiem niezły, naprawdę... Wydaje się być bardzo dobry jakościowo. Przepięknie wyglądają tutaj te falbanki. Nie, słuchajcie, ja muszę sobie sprawdzić, ile on by tak kosztował normalnie w sklepie, bo nie przeżyje. A no tutaj kosztują te kardigany 279 zł, ale akurat są w przecenach, na przykład za 167,40. Ale to są takie zwykłe, więc myślę, że ten kosztuje prawie 300. Także słuchajcie, no zakup jak najbardziej udany, prezent dla mamy super, zaraz go wam pokażę i od razu idę go jej zanieść i niech nosi zanim lato przyjdzie, słuchajcie, no naprawdę jest piękny, piękny. Ja to w ogóle zawsze jak znajdę w lumpeksie coś dla rodziny, to bardziej się cieszę niż bym po prostu znalazła torebkę Gucci dla mnie, naprawdę. Widać, że ten sweter jest na mnie... Kardigan w sumie. Jest na mnie za duży, ale słuchajcie, jakość naprawdę super. W ogóle nie gryzie, mimo że ma tyle wełny. Świetny, naprawdę. Moja mama ogólnie nosi rozmiar większy troszkę niż L, ale on jest taki, widzicie, jest taki dość rozciągliwy, więc będzie spoko, naprawdę. Ładnie się układają te falbanki. Piękny jest, piękny. I tutaj jest związywany.
No nie dla mnie oczywiście, nie mój styl, ale jak dla mojej mamy to cudowne. I tutaj słuchajcie, jest taki sweterek i widzę, że on mi się tutaj wplątał bardzo brzydko w wieszak. Sobie zdejmę z tego wieszaka, bo on ma bardzo duże dziurki, jest taki mocno ażurowy i wieszak mi wyłazi. Marka to Derenda Walker. Crochet by Derenda Walker. I to jest podany numer telefonu. Więc to jest coś robionego ręcznie najprawdopodobniej. Więc słuchajcie, jak ja zobaczyłam, że taki sweterek w pięknym żółtym kolorze kosztuje 5 zł, no to stwierdziłam, że biorę i koniec. I wzięłam go z myślą do tego, żeby po prostu zrobić sobie zdjęcie gdzieś tam w jakimś pięknym miejscu, wiosenne, cudne zdjęcie na Instagram. Przypominam, że było to jeszcze przed kwarantanną, więc wiecie, no może jeszcze jest zdjęcia się doczeka. No ale jest on duży, jest dość spory, więc pewnie oddam go mamie. Nie wiem, czy mama będzie chciała go nosić, czy jej się spodoba ten kolor. Na pewno tak, najpierw zrobię zdjęcie, potem dam mamie. Jeżeli mama nie będzie chciała go nosić, to pewnie podaruję go babci i myślę, że babci się spodoba taki kolorek. Będzie ładniej pasował. Dobra, na razie odkładam i oczywiście za chwilkę zobaczycie w przebitkach, jak wygląda. Sweterek trochę kojarzy mi się z wielkim ptakiem z ulicy Sezamkowej, pamiętacie? Taki wielki, właśnie taki żółty, ale jest naprawdę fajny, jest super. Te rękawy ma takie naprawdę obszerne i myślę, że do jakiejś fotki będzie bardzo ładnie pasował. O ile w końcu, nie wiem, zdecyduję się pójść jakieś foto robić gdzieś. Jeżeli nie, no to najwyżej oddam go już i tyle. Nie wiem, czy moja mama się będzie dobrze czuła w takim kolorze, czy będzie jej odpowiadał. Zobaczmy. Z boku wygląda tak. Ja wam jeszcze pokażę z bliska. Zobaczcie. Ręczna robota. No mówię wam, że coś pięknego, naprawdę. I tutaj już ostatnia rzecz i on najprawdopodobniej, chociaż nie, ja mam nagrany filmik w tej rzeczy, ale jeszcze go nie publikowałam tu na kanale, więc pewnie nie oglądaliście. Słuchajcie, za 5 zł kupiłam przepiękną koszulę George. Nie wiem, jaki to jest rozmiar, myślę, że większy niż ja standardowo noszę, ale ona się przepięknie układa, myślę, że pasuje na mnie 38. No tutaj ma jeszcze nawet guziczek. Naprawdę super. I jest to chyba poliester i wiecie co? Nie wiem, czy oglądaliście taki haul z Pepco i ja tam mierzyłam właśnie, tak, 100% poliester. I ja tam mierzyłam takie, jak to się nazywa? Koszule. I ja tam mierzyłam koszule w kwiaty, słuchajcie, i ja mówiłam, że sobie zostawię. Na końcu oddałam wszystkie, bo trafiłam w lumpeksie na tą za 5 zł i ona mi się wydawała taka lepsza jakościowo. No jest to poliester, ale powiem wam, że ten materiał naprawdę fajnie się układa i jest taki dość miły, ja już jej nagrywałam i w ogóle jakoś, no nie wiem, nie spłaciłam się, także jest całkiem spoko. Za chwilę zobaczycie, jak w niej wyglądam. No i tam to oddałam, przyznam się wam, mimo że mówiłam, że zostawię, ale później od razu trafiłam na tą koszulę, jak jeszcze miałam tamte w domu i stwierdziłam, że jednak oddam. Czasami tak jest, wiecie. Kobieta jest zmienną i czasami takie sytuacje mają miejsce. No i koszula wygląda tak, myślę, że jest naprawdę bardzo ładna i sprawia wrażenie takiej naprawdę bardzo dobrej jakościowo. Rozmiar 38, tak jak mówiłam, ale zobaczcie, leży bardzo dobrze. Jest taka luźniejsza, wygodna, przewiewna, kolory super. No naprawdę ekstra. Widzicie, czasami można naprawdę takie fajne rzeczy znaleźć. Wystarczy trochę pogrzebać. No i cena 5 zł, to jest w ogóle jak za darmo. No i na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli filmik wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Będzie to dla mnie znak, żeby nagrywać właśnie więcej tych holi lumpeksowych, żeby nagrać od razu resztę i systematycznie wam je tutaj wrzucać. No i dzisiaj już żegnam się z wami. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Buźka, pa!